Jeśli chcielibyśmy znaleźć jedno zdanie, które podsumowuje całe objawienie Starego Testamentu, to moglibyśmy wybrać właśnie to zdanie dzisiejszego pierwszego czytania. Jestem, który jestem. Tak powiesz synom Izraela. Jestem. Posłał mnie do was. Imię Boga, Jahwe, jestem. Jestem obecny, jestem przy was. Jestem cały czas. Trwam. To objawienie, które w Starym Testamencie wydaje się najbardziej doniosłe. Ale jeśli chcielibyśmy znaleźć takie zdanie, które podsumowuje całą Biblię, Nowy Testament, ale i całe Pismo Święte, to moglibyśmy sięgnąć do trzeciego rozdziału Ewangelii Jana, rozdziału trzeciego, wersetu 16. Przeczytajmy wspólnie. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To werset, to zdanie, które zbiera całą, podsumowuje całą dobrą nowinę, całą Ewangelię. Bóg, nasz Ojciec, tak umiłował świat. Kto to jest świat? To są ci, którzy tu żyją na tym świecie, ciebie i mnie. Tak bardzo umiłował, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy element tego zdania będziemy na rekolekcjach rozważać, aby go głęboko zrozumieć. Dzisiaj tylko ten początek. Bóg tak umiłował świat. Ta prawda o miłości Boga, naszego Ojca, to jest taka prawda, którą znajdziesz w Biblii na każdej kartce. Jeśli weźmiesz do ręki Pismo Święte, zaczniesz sobie wertować gdziekolwiek, to jeśli dobrze się wczytasz, na każdej stronie znajdziesz tą prawdę. Bóg umiłował świat. Ukochał tych, którzy tutaj są na tym świecie. Kiedy patrzymy do Nowego Testamentu, to mamy zapisanych tam sporo słów Jezusa. Jego przypowieści, Jego wyjaśnienia różnych fragmentów Pisma Świętego Starego Testamentu. Mamy sporo słów Ducha Świętego, kiedy mówi przez ludzi, ale mamy tylko trzy zdania, które wypowiada Bóg Ojciec. Z tego dwa są prawie identyczne. Przeczytajmy. Ty jesteś moim synem umiłowanym, ciebie upodobałem sobie. To są słowa, które Ojciec wypowiada do Jezusa w czasie chrztu w Jordanie. Na górze Tabor są bardzo podobne. Mówi do uczniów: Ojciec, to jest mój umiłowany syn. Ojciec, kiedy się wypowiada w Nowym Testamencie, to mówi jedno. Mówi o tym, że kocha. Ty jesteś moim umiłowanym synem. Te słowa na początek misji Jezusa, rozpoczęcia Jego misji, były Mu potrzebne. Rozpoczyna swoją działalność mesjańską. Ale te słowa od dnia chrztu świętego odnoszą się też do mnie i do ciebie. Od dnia chrztu świętego te słowa możesz uznać za swoje. Ojciec wypowiada je nad tobą. Ty jesteś moim umiłowanym synem. Ty jesteś moją umiłowaną córką. W tobie mam upodobanie, czyli podobasz mi się. Czy na pewno? Czy nie przesadzam? Czy możemy być 100% pewni, że nasz niebieski Ojciec codziennie takie słowa nade mną wypowiada? No sprawdźmy, co mówi Pismo Święte. Ewangelia Jana, rozdział 17. Ojcze, Ty ich umiłowałeś tak, jak mnie umiłowałeś. Niesamowite słowa. Jakie kiedyś znalazłem w Piśmie Świętym, to rozważałem je tydzień. Ojcze, Ty ich. No to kogo? Ciebie i mnie. Uczniów Jezusa, ci, którzy idą za Jezusem. To jest fragment modlitwy, kiedy Jezus się modli za uczniów. Ty ich umiłowałeś tak, jak mnie umiłowałeś. Jedno zdanie, ale niesamowite. Co to znaczy? To znaczy, że ty, drogi bracie, droga siostro, i ja jestem tak kochany przez niebieskiego Ojca jak Jezus? To się trochę w głowie nie mieści. No jak to? Ja, taki słaby grzesznik, tak samo jestem kochany? No, nie umiemy w to uwierzyć. Zobaczcie, jaki mamy obraz Boga, jaki mamy czasami wykrzywiony obraz naszego Ojca. Nie umiemy uwierzyć, że nas kocha. Dlaczego tak jest?
Bo nasz Ojciec, kiedy coś robi, to zawsze robi na 100%. To nie jest tak, że jednego kocha na 5%, drugiego na 10%. No, jak jest ksiądz wikary, to myślimy 30% albo 40% by było na pewno. Proboszcz to pewnie 50%. No, ojciec Pio, matka Teresa, no to oni może tam koło 90% tej Bożej miłości by mieli. Nie. Kiedy Bóg zaplanował twoje stworzenie, kiedy cię stworzył pod sercem twojej mamy, kochał cię na 100%. Jesteś kochany na 100%. Jesteś kochany tak jak Jezus. Bardzo trudna prawda. Ciężko nam to uwierzyć. Ale jak mówi tak Jezus, to tak jest. Moi drodzy, jaka jest ta miłość Boga? Wierzymy, że nas kocha. Dobra, Pismo Święte nas o tym przekonuje. Ale jak nas kocha? Można by tutaj rozważać miesiącami te różne aspekty. Nie mamy na to czasu. Kilka takich cech miłości naszego Ojca, która najczęściej w Biblii się pojawia. Po pierwsze, miłość Boga jest za darmo. Przeczytajmy wspólnie. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, lecz On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Na tym polega miłość, że to nie myśmy Go wcale umiłowali. Co obiecałeś Bogu, żeby Cię stworzył? Co Mu obiecałeś, obiecałaś, żeby dał Ci życie? No nic. Ty i ja dostaliśmy ten dar życia zupełnie za darmo. Nie dlatego, że coś dobrego zrobiliśmy, ale dlatego, że On jest dobry. Dlatego, że On kocha za darmo. To jest niesamowicie pomocne, bo nawet jak staniesz na głowie, jak o tym wiesz, choćbyś mówił, że Boga nie ma, że jesteś największym ateistą świata, to On nie przestaje Cię kochać. Kiedy o tym wiemy, to nam bardzo pomaga. On się nie odwraca, kiedy my się od Niego odwracamy. Umiłował nas za darmo. Nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, bo nie jesteśmy. Powiemy sobie jutro o ten temat więcej, o naszej słabości, grzeszności i jak bardzo potrzebujemy Syna, który jest ofiarą za nasze grzechy. Ale On nas kocha dlatego, że On jest dobry. Druga cecha. Miłość Boga jest wierna. Proszę, by przeczytały ze mną wszystkie panie. Syjon mówił, Pan mnie opuścił i Bóg zapomniał o mnie. Czy może kobieta zapomnieć o swym niemowlęciu? Czy może nie miłować dziecka swego łona? Lecz gdyby nawet ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Oto wyryłem Cię na moich dłoniach. Syjon mówił. Kiedy Pismo Święte mówi słowo Syjon, często jest to symbolem w Starym Testamencie człowieka wierzącego, czyli Ciebie i mnie. Syjon mówił. My czasami tak mówimy. Pan mnie opuścił, Bóg o mnie zapomniał. Tak się czuję. Tyle problemów, choroby, jakieś kłopoty, kryzysy. Jakby Bóg o mnie nie pamiętał. A nasz Ojciec przez proroka mówi, a czy może kobieta zapomnieć o swoim niemowlęciu? Czy może nie miłować dziecka swego łona? Czy może mama zapomnieć o swoim dziecku? My wiemy, że te mamy pamiętają. Czy to dziecko ma rok, 5 lat, 50 czy 60, to mama i tak o nim pamięta i tak się o niego troszczy. Takie są mamy. A Bóg mówi, nawet gdyby twoja mama o tobie zapomniała, ja o tobie nie zapomnę. Bo ja te mamy stworzyłem, ja im tą miłość do serca wlałem, ja jestem wierniejszy niż najlepsza z mam. To jest ciekawe, że Bóg, Ojciec, posługuje się obrazem, że kocha jak najlepsza matka. Niesamowity, piękny obraz Jego wierności. I drugi obraz. Oto wyryłem Cię na moich dłoniach. Oczywiście to jest obraz. Bóg nie ma dłoni. Bóg jest duchem. Ale piękny obraz. Kiedy coś masz napisane na rękach, to o tym pamiętasz. Dzieci sobie w szkole piszą, co mają wziąć, przynieść na następny dzień. Te notatki na rękach sobie czasami piszą. Bo jak coś mam napisane na ręce, to zapamiętam. A Bóg mówi, że Twoje imię wyrył sobie rylcem na zawsze na dłoni. Wyrył sobie pamięta. Nawet kiedy my nie jesteśmy wierni, On jest wierny. Taka jest miłość Ojca.
I to nam się łączy z trzecią cechą. Proszę, by przeczytali ze mną wszyscy mężczyźni. Tak mówi Pan zastępów, zazdrosna miłość moja obejmuje Syjon i broni go mój gniew potężny. Miłość Boga jest zazdrosna. To jest trochę dziwne, kontrowersyjne. Pamiętamy z katechezy, że zazdrość to jest jeden z grzechów głównych przecież. Tak, ludzka zazdrość to jest grzech i to strasznie głupi. On jest wtedy, kiedy ktoś koło mnie ma coś lepszego niż ja, ma więcej niż ja, albo ma coś, czego ja nie mam. Ja tego nie mogę znieść. Nie może tak być. Ja muszę mieć wszystko najlepsze, najwięcej, tylko ja. To jest zazdrość. Strasznie niszczący nas głupi grzech. Ale przecież Bóg ma wszystko. Wszystko mamy od Niego. On jest bogaty we wszystko. Kiedy Biblia mówi, Słowo Boże mówi, że Jego miłość jest zazdrosna, obejmuje Syjon. Już wiemy, że to chodzi o mnie i o Ciebie. To znaczy, że On jest zazdrosny o Twoje i o moje serce. On jest zazdrosny, to znaczy będzie walczył. Broni go mój gniew potężny, mówi prorok Zachariasz. Bóg walczy o Ciebie i o mnie. Do ostatniego oddechu tu na ziemi będzie o nas walczył, abyśmy się do Niego zwrócili. Ile razy tego doświadczamy? Coś się wydarzyło, nabroiliśmy jakieś ciężkie grzechy i w sumieniu nas to męczy. Wróć do mnie. No nie czekaj do świąt, to nie ma sensu. Przyjdź do mnie. Czasami przychodzili w więzieniu, w Cieszynie spowiadamy w więzieniu, też na rozmowy przychodzą mężczyźni. Czasami przychodzili niektórzy po 20-30 latach i mówią, ciągle nie umieli tego wyrzucić z serca. Ciągle czuli, że ktoś ich woła. To jest miłość Ojca, zazdrosna miłość Ojca, bo chce być blisko. Kto kocha, chce być blisko. I ostatnia cecha na dziś. Miłość Boga to jest konkret. To ma konkretny, mocny wpływ na moje życie, czy ją przyjmuję, czy w nią wierzę, czy się go trzymam. Posłużę się statystykami, one są z Niemiec, ale do jakiegoś stopnia, myślę, odzwierciedlają też to, co się dzieje w Polsce. W Niemczech związków cywilnych rozpada się 50%, czyli jedna para na dwie. Niestety, to jest taka średnia europejska. W niektórych krajach jest jeszcze gorzej, jak w Czechach czy w Belgii, ponad 60%. Ale już małżeństw kościelnych, które są po ślubie, czyli zaprosiły Jezusa do swojego związku, ale wiara jest bardzo słaba. Nie ma uczestnictwa w sakramentach, nie ma modlitwy, tak raz do roku. Ta wiara jest niepraktykowana. Statystycznie w Niemczech rozpada się jedna para na trzy, czyli 33%. Ale takich, które deklarują, że w tych swoich statystykach, że są po ślubie kościelnym, ale wiara jest bardzo żywa. Jest regularne korzystanie z sakramentów, nawet codziennie jest Eucharystia. Żyje się sakramentami, bardzo konkretnie. Statystycznie w Niemczech rozpada się jedno małżeństwo na 52%. A takie, które zaznaczają, że są i po ślubie kościelnym, jest Eucharystia regularnie, sakramenty są codziennością, ale jest jeszcze piękny zwyczaj. Małżonkowie się razem modlą. Razem, jako mąż i żona, trwają na modlitwie. To statystycznie w Niemczech takich małżeństw rozpada się jedna para na 1429. Jak dobrze liczę, matematykę skończyłem dość dawno, to jest 7 promili. Moi drodzy, to są statystyki tylko. Można się z nimi kłócić, życie jest dużo bardziej skomplikowane niż liczby, ale coś nam tu mówi. To ma ogromny wpływ na nasze życie, na moje życie, mojej rodziny, czy wierzę, że Bóg jest dobrym Ojcem, czy się Go trzymam jako mojego Ojca, czerpię z Niego siłę na każdy dzień. Kiedy idę do pracy, czy wierzę, że patrzy na mnie mój Ojciec? Kiedy rozwiązuję problemy rodzinne, kiedy zmagam się z chorobą, czy robię to sam, czy wierzę, że mam kochającego Ojca w niebie? To zmienia życie. Więc podsumujmy. Co mówi Bóg do mnie i do Ciebie? Moje dziecko. Tak mówi Biblia. Czy jesteś pewnie większym dzieckiem od tego tutaj, na rysunku, ale czy masz lat 5, 50 czy 80? Jesteś moim synem. Jesteś moją córką.
kiedy Jezus, mamy w Ewangelii zapisane, jak się modli, to woła do Boga Abba. I często tłumaczymy Abba Ojcze, to nie jest dobre tłumaczenie. Ojcze po hebrajsku to jest Ab, to znaczy ojciec, ale Abba to jest zdrobnienie, tak mówią dzieci. To znaczy tatusiu, tato, tak się modli Jezus. Czy ja tak patrzę na Boga? A może mam jakiś wykrzywiony obraz Boga? Ojca, który jest gwałtowny, lepiej być daleko od Niego, bo jest niebezpieczny. Czy kiedykolwiek tak zawołałem do Boga, tak jak uczy nas Jezus? Ojcze, tato, co mówi jeszcze w Biblii? Możesz mnie nie znać, ale ja wiem o Tobie wszystko. Możesz o mnie w ogóle nie pamiętać. Ja nie zapominam. Znałem Cię, zanim zostałeś poczęty. Nim Cię stworzyłem pod sercem mamy, to już o Tobie myślałem. Jesteś marzeniem, które, moim marzeniem, które zrealizowałem. Wybrałem Ciebie, gdy planowałem stworzenie. To nie jest przypadek, że żyjesz. Bóg mówi w Biblii, nie byłeś pomyłką. Ja to lubię powtarzać, że Bóg to nie jest producent z Chin. On się nie myli, on nie robi bubli. On Cię pięknie stworzył. Jesteś stworzony przez Niego, nie jesteś pomyłką. Określiłem dokładny czas Twojego miejsca urodzenia, zamieszkania. To nie jest przypadek, co robisz, jakie masz zdolności. Chcę, żebyś w tym świecie, pełnym ciemności, grzechu, zła, przyniósł moje światło. Był światłem mojej ojcowskiej miłości. A wszystko po prostu dlatego, że jesteś moim dzieckiem, a ja Twoim ojcem. Chciejmy dlatego na początek tych rekolekcji uchwycić się na nowo naszego Ojca. Powstańmy. Drogi bracie, droga siostro, możesz położyć rękę na sercu w takim geście szczerej modlitwy. Zamknij oczy, by się lepiej skupić. Ja będę modlił się na głos. Ty proszę, módl się w głębi swojego serca. Dobry Ojcze, może jeszcze nigdy się tak nie modliłem. Może jeszcze nigdy nie zawołałem tak do Ciebie, ale dzisiaj, zachęcony Bożym Słowem, chcę zawołać Abba, Ojcze, Tato, Tatusiu. Dziękuję Ci za moje życie. Dziękuję, że mnie stworzyłeś. Dziękuję, że jestem Twoim synem, że jestem Twoją córką, którą kochasz, z którą znasz, o którą się troszczysz. Dziękuję Ci, Ojcze, że dajesz mi tak wiele każdego dnia. Troszczysz się, błogosławisz. Pamiętasz o mnie, choć ja tak często nie pamiętam. Dziękuję, że Twoja miłość jest wierna, choć ja tyle razy od Ciebie odchodziłem, buntowałem się, zapominałem. Dziękuję, że choćbym stanął na głowie, to nie zniechęcę Cię do siebie. Ty będziesz dalej mnie kochał, jak dobry ojciec. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że walczysz o mnie, że Twoja miłość jest zazdrosna, nie odpuszczasz, bo pragniesz być blisko. Ojcze, chcę moje życie przeżyć z Tobą. Chcę przeżyć je blisko Ciebie. Zapraszam Cię, bądź ze mną w czasie tych rekolekcji, Wielkiego Postu i prowadź mnie przez całe życie. Zawierzam Ci moje życie, oddaję się w Twoje ręce. Ojcze, prowadź mnie po swoich drogach. Amen.